gdy szczęście przychodzi jak niespodziewany gość, puka do twoich drzwi, to masz być gotów na przyjęcie tego szczęścia. I tego jesteśmy uczeni od najmłodszych lat, że masz czekać na szczęście, aż to szczęście w twoim życiu się pojawi. Owszem, sam też możesz coś zrobić, możesz się starać, możesz podejmować bardzo różne działania w tym kierunku, żeby osiągnąć szczęście, ale nie wolno ci liczyć na to, że to szczęście to będzie tak na przykład codziennie cię odwiedzać lub że na stałe z tobą zamieszka, bo szczęście, które jest na stałe, to już nie jest szczęściem, jest po prostu codziennością. I kochani, żyłem w tym przekonaniu przez wiele lat swojego życia, aż dożyłem do takiego momentu, kiedy przeżyłem eurekę, przeżyłem taki moment, kiedy zrozumiałem, że ktoś kiedyś zrobił mi kuku, zrobił mi krzywdę, zabrał mi umiejętność cieszenia się, radość cieszenia się życiem, zabrał mi tę możliwość cieszenia się każdą chwilą życia, no prawie każdą chwilą życia, bycia szczęśliwym od rana do wieczora, niezależnie od tego, jak piękna pogoda jest na zewnątrz lub jak brzydka pogoda jest na zewnątrz, bo każda pogoda jest na tyle pogodna, na ile odzwierciedla twój stan ducha. Jeżeli twój stan ducha jest radosny, to nawet płatki śniegu wirują w powietrzu. Jeśli twój stan ducha jest radosny, to nawet słonko świeci i grzeje, a nie praży i nie parzy. Jeżeli twój stan ducha jest jak chmurka, jest lekki, jest cudowny, to wtedy całe życie jest piękne. Wszystko, co cię otacza, jest szczęśliwe i dlatego uwaga! Do mnie dotarło któregoś dnia, że to nie ja mam być szczęśliwy, nie ja mam dostać szczęście. Ja po prostu jestem szczęśliwy cały czas i ja mogę się z tym po prostu pogodzić. I życzę wam tego, aby do was to też kiedyś dotarło. Im szybciej, tym lepiej. Szczęście jest teraz. Szczęście to jest to, co trzymasz w ręku, a ma zapach pomarańczy.